Witam Państwa. Przez najbliższy tydzień cała Hiszpania odkryta najpierw pogoda będzie słońce. W stolicy kraju Madrycie termometry wskażą już w godzinach porannych 21 stopni Celsjusza i dalej na tak na południe, tym temperatura będzie wzrastać. A i tak w Andaluzji, regionie położonym w południowej części kraju, spodziewamy się fali upału. W stolicy Andaluzji, bardzo eleganckiej Sewilli, termometry wskażą w południe 32 stopnie. Ale i tak w najstarszym hiszpańskim mieście, Cadiz, liczącym sobie 3017 lat, spodziewać możemy się wiosennej bryzy w godzinach porannych i umiarkowanego zachmurzenia po południu. Jerez, pogoda sprzyjać będzie wiosennym spacerom, będzie ciepło i słoneczne. Wielu Europejczyków zastanawia się, czy COVID jako sport, sztuka, a może ochronny balet, teatr, widowisko kostiumowe. Ceremonia jest zwykłej reliki, której rytuał wymaga, by jeden z uczestników stracił życie. Zapytamy samych Hiszpanów, czym jest COVID. Oni wiedzą to najlepiej. Każda walka byków przebiega wedle ściśle określonych reguł. Zaczyna się punktualnie, co w kulturze hiszpańskiej jest prawdziwym ewenementem. Gdy byk wpada na arenę, matador zmusza go do skrętu w różne strony. Z kolei ruchy matadora na arenie do złudzenia przypominają taniec. Koridę na śmierć i życie było można kiedyś oglądać także we Francji i Portugalii. Obecnie tylko w Hiszpanii. Ale i tu coraz częściej koridę krytykują obrońcy praw zwierząt. Dziś protestują oni w Sewilli, mieście słynącym z koridy. Drogi panie, toreadorze, jak pan byka nakręcić może? Lepiej flamenko zapędź, panie, a byki pana się na kolanie. Dzięki naszej kadrze emerytur zachęcić piękne kobiety, by zwykle one to wyczuły i zawsze się zrobiły. Hiszpanie są dumni z faktu, że ich kuchnia odziedziczyła wszystko to, co najlepsze po ludach zamieszkujących półwysep iberyjski. Fenicjanie, Kartagińczycy, Grecy, Rzymianie i Arabowie przyczynili się do ukształtowania niezwykle urozmaiconej, ale i niepowtarzalnej kuchni. Posiłek Hiszpanii zwykle rozpoczyna się od przystawki. Najbardziej typowa przystawka składa się z zielonej sałaty, pomidorów, cebuli i oliwek. Do specjalności regionów należą ryby i owoce morza. Każdego dnia zda się tutaj ogromne ilości makreli, tuńczyków, krewetek, ośmiornic i langust. Do posiłków tradycyjnie podaje się wino. A o tym, jak przyrządzić hiszpańskie gazpacho, opowie nam kucharz Roberto. Gazpacho to najbardziej znana hiszpańska zupa, którą wykonujemy z przetartych jarzyn. Wywodzi się z czasów rzymskich. Stanowiła kiedyś rację żywnościową każdego legionisty rzymskiego. Aby przyrządzić gazpacho, należy przygotować 3 średnie pomidory, jednego buraka, dużą cebulę, zieloną paprykę, 2 łyżeczki posiekanego czosnku, pół szklanki miąższu chleba, litr wody, 4 łyżki soli, 4 łyżki oliwy, 4 łyżki octu, łyżkę koncentratu pomidorowego. Buraka ścieramy na tarce, pozostałe warzywa obieramy, drobno kroimy i ucieramy z czosnkiem, chlebem i burakiem. Dodajemy wodę, ocet i sól. Wszystko razem miksujemy, aż utworzy się gęsty płyn. Na koniec dolewamy oliwę, dodajemy koncentrat pomidorowy i starannie mieszamy. Smacznego! Prawdziwa kobieta wie, co dla niej najlepsze.
Język hiszpański jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych języków na świecie. Jest trzecim, najczęściej używanym po chińskim i angielskim. Posługuje się nim jako językiem ojczystym ponad 350 milionów ludzi, głównie w obu Amerykach. Jest językiem urzędowym 20 krajów, oczywiście Hiszpanii, ale także Boliwii, Chile, Dominikany, Ekwadoru, Kolumbii, Kuby, Peru czy Kostaryki. My jednak postanowiliśmy nauczyć naszą publiczność kilku słówek w języku katalońskim, tak ważnym dla społeczności Szkoły Partnerskiej San Boi de Llobregat. Szanowna widownia, proszę powtarzać za mną. Żona, Dona. Dona, Dona. Ciotka, Tia. Tia. Matka, Mare. Mare. Ojciec, Pare. Pare. Córka, Fia. Fia. Syn, Fi. Fi. Brawo. Drzwi, Porta. Porta. Spodnie, pantalons. Pantalons. Spódnica, faldilla. Faldilla. Pomidor, tomaket. Tomaket. Ziemniak, patata. Patata. Po pierwszej lekcji można powiedzieć po hiszpańsku powiedzieć kilka zdań, a teraz bardzo mocno po hiszpańsku do zajęcia. Muzykę i taniec to flamenco, tam czym pan taniec jest znany na całym świecie. Chyba dobrze wiecie.